Najczęściej popełnianych błędów, jeśli mam na myśli tutaj dzieci w wieku powiedzmy tych 6-7 miesięcy, gdzie włączamy nowe produkty, to jest właśnie to, że dziecko dostaje już od razu produkty takie, które jedzą osoby dorosłe. Czyli ciężkostrawne, tłuste, które zawierają bardzo mało składników odżywczych i witamin. Też dziecko dostaje dużo słodyczy. To też jest niekorzystne dla jego rozwoju, dla jego zdrowia. Jeśli chodzi o dzieci starsze, ja mam na myśli przedszkolaki, dzieci chodzące do szkoły, dużym problemem jest to, że dzieci nie jedzą śniadań. Rodzice powinni zwrócić bardzo dużą uwagę na to, aby dziecko wychodząc do szkoły zjadło śniadanie. To jest pierwszy posiłek w ciągu dnia. Jest bardzo ważny dla naszego mózgu, dla dostarczenia glukozy dla tego mózgu, żeby pracował przez cały dzień. Kolejnym błędem żywieniowym jest to, że rodzice traktują jedzenie jako nagrodę albo karę, albo spożywają posiłki w pośpiechu. Dziecko powinno mieć swoje miejsce przy stole, posiłek powinien być spożywany w spokoju, w gronie rodziny, gdzie dziecko uczy się nowych nawyków od rodziców, którzy jedzą inne produkty, ale zarazem też i zdrowe, bo to też jest ważne, a tym samym uczy się kultury przy stole. Jakie błędy najczęściej popełniają rodzice podczas żywienia dzieci? Bardzo ważne na początku wspomnieć tutaj, czym jest podjadanie, bo to jest główny błąd w żywieniu dzieci, powiedzmy element, który wpływa na prawidłową dietę. Podjadanie jest to spożywanie przekąsek między głównymi posiłkami, która powoduje, że obciąża nasz układ pokarmowy, nasz żołądek, sprawia, że organizm nie ma czasu na to, aby odpocząć między głównymi posiłkami, ale tym samym nie ma czasu na to, aby strawić i wchłonąć wszystkie składniki odżywcze z naszego głównego posiłku. Bardzo ważne jest to, aby od najmłodszych lat kształtować nawyki żywieniowe małych dzieci, żeby ustalać im godziny spożywania posiłków i aby tych posiłków w ciągu dnia było około 5. A jakie przerwy powinny być między tymi posiłkami? Preferuje się przerwy około 3 do 4 godzin. A co zrobić w sytuacji, kiedy jesteśmy z dzieckiem na spacerze na przykład i nie zdążymy na ten główny posiłek zaplanowany do domu, czy dawać dziecku coś do przekąszenia, czy je przetrzymać, przegłodzić? W tej sytuacji można przygotować jakiś posiłek, który może być powiedzmy nie pełnym posiłkiem, tak, ale taką powiedzmy zdrową przekąską i zabrać ją ze sobą, bądź też przygotować drugie śniadanie w formie kanapki, jogurtu z owocami. Jakie są zdrowe przekąski, którymi możemy karmić dzieci? Do zdrowych przekąsek zaliczamy przede wszystkim warzywa, owoce. One mogą być w formie jak i gotowane, jak i surowe, jak też przeciery, soki, tylko ważne, żeby one nie były dosładzane. Możemy przygotować domowe ciastka, w których wiemy, z czego to ciasto jest zrobione, tak? Jaki składnik jest w nim. Bo niestety w sklepach nie mamy do końca kontroli nad tym, jaki składnik wchodzi w dany produkt. Przekąską może być też zdrową przekąską jogurt naturalny z dodatkiem owoców, z dodatkiem miodu, czy też orzechy, czy migdały. A jakich w takim razie przekąsek raczej dziecku nie podawać? Z przekąsek, które należy wykluczyć jakby z diety dziecka, możemy je podzielić na przekąski słone i słodkie. Do tych słonych tutaj zaliczamy głównie chipsy, jakieś orzeszki ziemne, solone, paluszki czy też krakersy. One dostarczają soli, która w przyszłości może powodować problemy z nadciśnieniem bądź też z chorobami układu krążenia. Jeśli chodzi o niezdrowe przekąski słodkie, tutaj mam na myśli wszystkiego rodzaju słodycze, ciastka, ciasteczka, właśnie ciasta kupowane w sklepie bądź jakieś desery gotowe, na które nie mamy wpływu, co w nich jest. I one są przyczyną głównie próchnicy zębów, a też wzrostu masy ciała, który w przyszłości może powodować choroby związane z nadwagą, z otyłością. A mamy lepsze i gorsze słodycze, można tak powiedzieć? Po części można tak powiedzieć, ponieważ do tych lepszych słodyczy możemy zaliczyć na przykład gorzką czekoladę, która powiedzmy szczerze nie jest jakoś bardzo preferowana przez dzieci, ale ją można zaliczyć do tych lepszych, gorszych przekąsek. Jak zachęcić dziecko do zdrowego żywienia i kiedy zacząć? Zaczynać powinniśmy już od momentu, kiedy włączamy nowe produkty do diety, czyli to powinien być około 7 miesiąc życia dziecka, kiedy odstawiamy je od
powiedzmy butelki, tak, bądź też od karmienia dziecka piersią. I tutaj pojawia się pierwszy błąd, jaki rodzice mogą popełniać, ponieważ zbyt późne odłączenie tej butelki, odstawienie tej butelki przyczynia się, że no zbyt późno też włączamy inne produkty do diety. Bardzo ważne jest, aby na początku do diety dziecka włączyć warzywa, ponieważ one nie mają aż tak atrakcyjnego smaku jak owoce, które są słodkie i dziecko na pewno je będzie jadło. Dlatego warto włączyć na początku właśnie jakieś przeciery warzywne bądź też surowe warzywa, już mówię o dzieciach starszych, natomiast owoce dopiero w późniejszym czasie. A czy dietetycy mają jakiś sposób na niejadków, którzy na widok marchewki dostają dreszczy? Może sposób tutaj jest bardziej też od strony rodziców, ale jako ja osobiście zalecam, żeby po prostu postawić na stole produkt, który załóżmy dzieci nie lubią, tak przykładowo ta marchewka czy jakieś inne warzywa, żeby on po prostu na tym stole był, żeby nie zmuszać dziecka do tego, żeby to zjadło, bo czasem nawet do 15 razy możemy pokazywać dziecku dany produkt i on dopiero z tym 15 czy nawet 20 razem go spróbuje, żeby nic na siłę. A przemycanie produktów, na przykład kamuflowanie tej marchewki gdzieś tam pod ziemniaczkiem, czy to coś daje, czy to jest takie oszukiwanie siebie i dziecka? To znaczy, jeśli to dziecko zje ten produkt właśnie przemycony, jak najbardziej, to jest pewien sposób, tak, na to, aby to dziecko zjadło dany produkt, którego nie lubi. No ale dzieci też wiedzą, że coś tam może być ukryte i nie zawsze się to sprawdza. Czy ważny jest wiek dziecka, to znaczy ta dieta dla dwulatka różni się od diety dla pięcio- czy dziesięciolatka i powinniśmy o tym pamiętać? Tak, na pewno tutaj wprowadzanie poszczególnych posiłków, jeśli mówimy tutaj o takich maluchach, no to ważne jest to, aby zwrócić uwagę na produkty, które uczulają, tak, żeby po podaniu takiego produktu, przykładowo truskawki, zobaczyć, czy nie ma reakcji alergicznej. Jeśli nie ma, no to jest wszystko w porządku, możemy ten produkt podawać, ale też nie za często, żeby organizm nie spowodował właśnie wywołania tej alergii. Jeśli chodzi o dwulatki, dziesięciolatki, no tutaj głównie chodzi o kaloryczność. Musi być zwiększona ta kaloryczność tych produktów. Ponadto starajmy się urozmaicać tą dietę, żeby na każdym poziomie rozwoju dziecka ta dieta była urozmaicona. Wchodziły nowe produkty, żeby nie stało się tak, że jest bardzo monotonna i dziecko już nam nie chce jeść tych poszczególnych potraw.